przebije się słowo Irmeńcem. Tworzące konfederacje powstały właśnie w latach 13, 14, 15 jako wyraz buntu przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej. Jeździliśmy za Bronisławem Komorowskim, krzyczeliśmy na niego, wybuczaliśmy go, żeby nie wygrał tych wyborów po raz drugi. Robiliśmy to dlatego, że wierzyliśmy bardzo, że te rządy są złodziejskie, niedobre dla Polski, należy z tym skończyć, a tych ludzi pozamykać. Jest rok 2019, oni dalej nie siedzą, dlatego wzywam rząd, żebyście wreszcie ich wszystkich posadzili. To czekamy na to. Pytanie będzie do pana posła Gduli. Jutro Klub Lewicy organizuje konferencję, w której pan jest prelegentem, prawda? I tytuł konferencji: Bezdroża państwowej polityki historycznej, polemicznie o żołnierzach wyklętych, celem, tutaj cytuję, pokazanie przemilczanych lub zakłamanych zbrodni podziemia na cywilach i ludności cywilnej. Tak, oczywiście, my jesteśmy za likwidacją tego święta. To deklarowaliśmy wiele razy wcześniej, bo uważamy, że trzeba mówić prawdę o żołnierzach wyklętych, całą prawdę, o tym, że były tam i tragiczne postaci, ale tam byli też ludzie, którzy dokonywali przestępstw, którzy zhańbili mundur Polski i o tym trzeba mówić. Nie możemy bez prawdy budować opowieści o historii. Sławomir Mentzen? To jest haniebne. Mówili, że potomkowie członków PZPR-u, formacji UB, KBW są za zlikwidowaniem tego święta. Jest to zupełnie naturalne, ale cała reszta Polaków powinna jak najbardziej podtrzymywać chęć świętowania 1 marca. Jest to bardzo ważne święto. Przez cały PRL była zamilczana prawda o żołnierzach wyklętych. Przez lata 90. również. Ja skończyłem maturę w roku 2004. Ja w szkole ani słowa nie usłyszałem o żołnierzach wyklętych i bardzo się cieszę, że rosną teraz kolejne pokolenia, które znają prawdę historyczną. Ale jest to pani święto posłuchani morderców, przyznają. Mordercy byli tak, w PZPR morderców, i w UB. Morderców. Bury jest mordercą. Od czego roku pana ojciec ogień jest mordercą. Od 64. Oczywiście, że ma to znaczenie. Historii. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ma rozmawiamy o znaczenie. Ogniu. Ogień dokonywał zbrodni. Bohaterem. Zbrodni na Słowakach był morderca. I dobrze pan, dobrze pan to wie. Pacyfikowali całe jeżeli były egzekucje, to na tych, którzy Polaków. Na przykład... Konfederacja, wolność i niepodległość.